Suma liczby odwrotnej do liczby minus 4 i 3 piąte i liczby przeciwnej do liczby 18 dwudziestych trzecich jest równa. Żeby obliczyć tą szukaną liczbę, to przede wszystkim musimy wiedzieć, co to takiego jest liczba odwrotna oraz co to takiego jest liczba przeciwna. Liczbę odwrotną do danej liczby otrzymujemy w taki sposób, że po prostu dzielimy jedynkę przez tą liczbę, czyli w tym przypadku to mamy w liczniku piszemy 1, a w mianowniku piszemy tą liczbę, minus 4 i 3 piąte i tak otrzymana liczba to jest właśnie liczba odwrotna do liczby minus 4 i 3 piąte. No i taką liczbę odwrotną do tej liczby musimy zsumować z liczbą przeciwną do liczby 18 dwudziestych trzecich. Liczba przeciwna to jest po prostu liczba z przeciwnym znakiem, czyli ponieważ tutaj mieliśmy plus 18 dwudziestych trzecich, to liczbą przeciwną będzie minus 18 dwudziestych trzecich. No i teraz musimy po prostu wykonać taki rachunek, obliczyć, ile ta liczba jest równa. No to liczymy. To się równa. Na początku zamienimy sobie liczbę mieszaną tutaj w mianowniku na ułamek niewłaściwy, na ułamek zwykły. Czyli będziemy mieli 1 podzielić na minus 5 razy 4, 20 plus 3, 23 piąte. Plus z minusem od razu możemy zamienić na minus, czyli to będziemy mieli minus 18 dwudziestych trzecich. W tym momencie powinniśmy pozbyć się tego ułamka piętrowego, to znaczy zamienimy to dzielenie na mnożenie. Napiszemy nasz licznik, czyli 1 razy odwrotność mianownika, czyli razy 5, w zasadzie minus 5 dwudziestych trzecich. To bierzemy w nawias, resztę przypisujemy bez zmian, minus 18 dwudziestych trzecich. To się równa, to mnożenie przez 1 nic nie zmienia, czyli tutaj po prostu mamy minus 5 dwudziestych trzecich i tutaj jeszcze mamy minus 18 dwudziestych trzecich. Odejmujemy dwa ułamki o takim samym mianowniku, czyli możemy spokojnie odjąć liczniki. To się równa minus 5, jeszcze minus 18, to będzie w sumie minus 23 dwudzieste trzecie. Minus 23 na 23 to będzie po prostu minus 1. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.